la la lo, a la 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 lo, a la 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 lo, 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 come on! Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, jestem z moją ukochaną Ewunią. Dzisiaj nagrywamy film, po którym możemy się rozstać. Ogólnie się będziemy zaglądać do swoich telefonów na wizji, by będziecie mogli zobaczyć nasze reakcje. Dostajemy coraz więcej różnych dziwnych, fajnych, mniej fajnych wiadomości i naprawdę nasze Instagramy troszeczkę zaczęły jakby wariować, zaczęły rosnąć nam liczby, a przy tym oczywiście zaczęły się pojawiać właśnie tego typu wiadomości. Dzisiaj sobie pewnie przeczytamy kilka. Ja wiem, że Ewa dostała kilka takich wiadomości. Ewa również wie, że ja dostałem. Bo ja w ogóle mam tak, że do mnie pisze mnóstwo dziewczyn i to zazwyczaj tak. Są bardzo miłe wiadomości. Często pisze się do mnie, pytacie mnie o jakieś rady. To jest dla mnie przemiłe i ja uwielbiam wam odpisywać i zawsze staram się to robić. Ale faktycznie mam też dużo wiadomości w innych, takich, wiecie, że ja to mam taką taktykę, że ja nawet tego nie odczytuję. Wiesz, o co chodzi? Tak. Że wchodzę w to i albo robię od razu, blokuję, usuwam. Tym razem postanowiliśmy, że zbierzemy te wiadomości i przeczytamy je wam i damy też przykład, żeby czegoś takiego nie robić po prostu. Ale też jest naprawdę mnóstwo wiadomości, które... Tak, właśnie, żeby nie było, że mamy tylko... że nie chcemy stawiać nacisku i skupiać się na tych złych wiadomościach. Ale ten film na tym polega. Dokładnie, ale dostajemy też mnóstwo fajnych, ja na przykład się bardzo cieszę, jak do mnie piszecie i lubię to. Tak, a nasze Instagramy pojawią się tutaj, tutaj Ewy, tutaj mój, więc możecie wpadać, możecie nas followować. Chciałem powiedzieć z przyzwyczajenia subskrybować, ale tak, słuchajcie, więc... Zanim zaczniemy ten film. Tak, oczywiście, zapraszam do subskrypcji kanału, pałkowania, komentowania i robienia wszystkich dziwnych rzeczy, żeby ten kanał rósł i był coraz wyżej. Słuchajcie, zostało 8,5 tysiąca osób do 50 tysięcy! Więc tak, niedługo będzie 50 tysięcy i lecimy po 100 tysięcy. Może, zaznaczam, może uda nam się dobić do 100 tysięcy, a to będzie nasz wspólny sukces. Tak, to będzie impreza, świętowanie będzie tygodniowe. Dobra, zaczynamy, kochani. Zamieniamy się telefonami? Tak, proszę. My nie mamy z tym problemu, bo w sumie często bierzemy. A czy mamy w ogóle, zobaczcie, no, ja mam... Ja też mam tu swój odcisk. O. Mamy swoje odciski, więc w ogóle jakby... Znaczy ja się nie boję, ale... Ja też nie bardzo jestem ciekawa, czy jakieś dupy do ciebie się... Do mnie w ogóle od razu Adrian się wyświetlił. O, z panią Edytą pisałaś, z Benjim pisałaś. Nie, oznaczałam go. Okej, zrobię jak ten... I pisała z kochankiem. Ja z nim cały czas piszę. Pisała, Ewa pisała z kochankiem. I taki będzie tytuł. I taki będzie tytuł filmu. Ewa pisała z kochankiem. What? Okej, z kim ty jeszcze pisałaś? Boże, ty masz dużo próśb strasznie, tak dużo nie mam. Sport, styl życia. To Adrian. Ale ten Adrian. Co tu jesteśmy? Za dużo pisaliście ostatnio. Ja z Adrianem? No co ty, pisałam z Adrianem, czy nauczy mnie podciągać, bo ja się umiem podciągnąć. Ja cię nauczę. Adrian jest trenerem. Okej, dobra. Reakcja, serduszka. Komentował ci relacje. A na co ty ten? Na co ty odpowiadasz? Z serduszkami? Na jego zdjęcie z dziewczyną. Okay. Dodał ładne zdjęcie ze swoją dziewczyną, odpowiedziałam serduszkiem. Dobra. Czemu Ewa cię tak nie szanuje? Boże, taki super chłopak, ona taka zołza, tragedia. Ja nie jestem zołzą. Nie, czasami jesteś, ale wiesz, to jest tak, że często ludzie cię odbierają przez to szklane oko i tak wcale tak nie jest. Ewa czasami się tak zachowuje na filmach, czasami jest taka zołzowata, ale jesteś, kochanie. Wiesz, nawet to naciskanie z dietą, wiesz, i w ogóle, znaczy, to jest nie fajne, ale jesteś taka... Dbam o ciebie. Ale ty dbasz o ten, mówisz, no i co, gruby? Chcesz być gruby? I taka zołzowata jesteś, no i nie ma co dużo gadać. Ostatnio ćwiczyliśmy z Jurym i Jury już nie chciał ćwiczyć, w sensie już powiedział, nie, ja już tam nie robię kolejnej serii, a widziałam, tak? A myślisz, że co, że Cristiano Ronaldo, jak miał trening, to co powiedział? Nie, panowie, sorry, ja nie robię treningu. Tak, i zmotywowało mnie to. Juri pomyślał o Cristiano Ronaldo i zrobił jeszcze jedną serię. Ja... Nie uważam, że jestem zauzowata, a może czasami mam humorek albo coś, ale wiesz, nie. Ja mam u ciebie komentarz. Ja mam u ciebie komentarz. No. Kolejna pusta lala na IG i YouTube. Boże! No, jesteś pustą lalą. Życie, no. Jesteś pustą lalą. Nie wiem, jak się tego odnieść. Ale całkowicie nie rozumiem tego, jakby takich zarzutów w naszą stronę, że my jesteśmy puści. Totalnie nie czaję. Naprawdę, nie rozumiem tego. Może mi ktoś wytłumaczy, może... Wybacz, ale akurat no, nie można mi zarzucić, że jestem pustą lalą, więc no po prostu wydaje masz mi się, coś? Że... Taki komentarz trzeba mieć gdzieś, no. Bo ktoś sam jest jakiś... Ja specjalnie nie usuwałem tej wiadomości, bo zazwyczaj je usuwam po prostu. Zostaw tego kurdupla. Żeby nie, że... Przepraszam, mam 1,62 m, to nie jest wcale tak mało. Jesteś wyższa od mini Majka. Więc spoko, nie Boże, jest tak... ale no teraz jesteś... ja! Nie, no dobra. No teraz ja! Dobra, dobra. Ale czekajcie. Chwila. Może i jesteś ładna i próbujesz być mądra, ale widzę, że szkoły nie skończyłaś i jeszcze się bujesz z Ukraińcem. To chyba teraz dostałam, bo ja tak jeszcze od razu blokuję. Po pierwsze, skończyłam szkołę i to nie jedną. Po
po drugie, kocham mojego Ukraińca. Słuchajcie, mam obywatelstwo polskie. Dokładnie. Więc proszę mi tutaj nie podskakiwać, bo mam takie same prawa jak i ty, chłopcze. Dokładnie. Albo dziewczyno. Znaczy, zazwyczaj takie komentarze są skąd, które nie mają nic. Zdjęcia obserwujących. Tak, fake konta. Fake konta. I wiem, na przykład, to by mógł nawet pisać takie rzeczy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Myślę, że nawet są takie osoby, które mogłyby to pisać. Takie real. Ale po co? Wiecie co? Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Po co marnować czas na takie coś? Dokładnie, a potem w ogóle po co? No bo oglądasz coś, jeżeli ci się to nie podoba, przynajmniej ja tak mam, to po prostu coś wyłączam. Nie wiem, do głowy by mi nie przyszło, żeby napisać komuś w ogóle, jesteś beznadziejny, beznadziejna. No jak coś jest fajnego, to chętnie się podzielę pozytywnym jakby, tak, fajnie, wiesz. No. Chyba, że mam jakąś konstruktywną krytykę, na zasadzie, że nie wiem, ktoś się w czymś pomylił, po prostu z dobroci serca chcę mu powiedzieć, wiesz co, następnym razem może zrób to inaczej, bo będzie lepiej. Ale no nigdy bym nie napisała do kogoś takiego czegoś, no to trzeba mieć w głowie. My nawet z Luką gadaliśmy ostatnio jakoś tak, do nas Luka przyjechał i gadaliśmy na temat tego, że co trzeba mieć w głowie, żeby napisać zły komentarz, albo nie wiem, kogoś obrażać, albo dawać nawet łapkę w dół. Po prostu nie oglądasz to częściej. To jest takie, wiecie, no ja na przykład jak nawet coś mi się nie podoba, to nie daję łapki w dół. Dałeś łapkę w dół jakiemuś discopolowcowi, co zrobił na Sixth. A, tak, bo nie lubię disco polo po prostu. Tak, akurat to się przyznam, dałem, ale to jest bardzo rzadkie u mnie, bardzo rzadkie. Nie, tego też nie rozumiem, no ale taki na tym polega chyba. Ale bujesz się z Ukraińcem, kochany. Kurde, jak można się bujam się z Ukraińcem. Yo. Dobra, teraz ty. Masz tam coś? Czy ja sobie poszukam od razu? Ej, dlaczego ludzie po mnie cisną? Nie mówiłeś mi nigdy, że tak ciebie takie wiadomości piszą. Jakie? Juri, wszystko fajnie, pięknie, ale po co ci ta laska? Zadufana w sobie egoistka. Czemu wszyscy cisną na ciebie? Nie rozumiem tego, totalnie. Czemu mnie nie lubicie? No nie wiem, no. Ale to jest takie... Ale jest bardzo mało ludzi, którzy cię nie lubią, tak naprawdę. Cały czas każda twoja wiadomość jest na mnie. Tak? W tych innych, co... No tak, no. Jesus. Ja powiem wam jedną rzecz. Nie czaję totalnie w Polsce jednego, że Polska jest narodem, który przeżył bardzo dużo w swoim życiu nienawiści z dwóch stron, ze wschodu i z zachodu. I naprawdę historia Polski nie jest za ciekawa. Tyle nienawiści, co przyjęła Polska, to jest naprawdę potężna dawka. A i tak ludzie sieją tą nienawiść nadal. Tak, a ludzie cały czas jakby pawają tą nienawiścią do siebie nawzajem. Mimo, że nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku i wszystko jakby na pozór jest okej. Okay. Po co? Ludzie, chill, nie obrażajmy się, nie ciśnijmy po sobie, tylko wspierajmy się, jejku, no nikomu nie robimy krzywdy, nagrywamy na YouTube, może to się komuś nie podobać i ja zdaję sobie z tego sprawę. Tak, nie każdemu się musi to podobać, więc nie musicie nawet, jeśli komuś się coś nie podoba, niech po prostu tego nie ogląda. Po co wprowadzać siebie w złą atmosferę? Oglądajcie sobie coś, co sprawia wam zajebistą przyjemność i jesteście zadowoleni. Ja myślę, że akurat nasi widzowie, którzy nas teraz oglądają, są fajni. Normalnie. Tak jest, ty. To są wiadomości z Instagrama. A ty tym bardziej jesteś super. To są wiadomości z Instagrama, wiesz jak jest, na Instagramie też no jesteś. Jest w stanie anonimowy, zakładasz sobie fake konto, tak. I po prostu piszesz. A na YouTubie też. Na przykład ostatnio pisał komentarz twoja stara. Ale jesteś tępa, Boże. Ale jesteś tępa czy tępy? Bo nie, nie. A to u ciebie jest, tak? No, masz mój telefon, to mówisz. Ale bym cię... Ale ja dostaję bardzo mało takich wiadomości. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę jako kobieta, bo wiem, że moje koleżanki na przykład wolne, które mają Instagramy, dostają mnóstwo jakichś takich, nawet widzę, bo niektóre to udostępniają, jakieś propozycje seksualne, jakiś sponsoring, jakieś po prostu tabuny komplementów. To ja powiem szczerze, że od facetów dostaję... Dostałaś komplement, ale bym ci p***uchał. Nie, no to nie jest komplement, ale ja dostaję takich wiadomości, w ogóle nie dostaję. Mi raz bardzo może rzadko w ogóle po do mnie faceci piszą, bardzo rzadko, praktycznie w ogóle. Myślisz, że mnie się boją po prostu? Myślę, że jesteś postrachem Instagrama i YouTube'a. Czeczen taki. Tak jest. Nie, no nie wiem, no może... Ja nie wiem, jakim trzeba być troglodytą i bałwanem, żeby napisać w ten sposób do kobiety. Ja na przykład ostatnio miałem coś takiego, że na TikToku ostatnio była taka sytuacja, że ktoś... Jakaś dziewczyna powiedziała, jakiego by faceta chciała. Że wysoki, blondyn, coś tam i jakiś troglodyta debil napisał: o, typowa blachara, coś w tym stylu. No i oczywiście musiałem to skomentować, musiałem go pocisnąć, że jest dzbanem, ponieważ no nie wolno do żadnej kobiety w ten sposób się odnosić. Nie wolno do żadnej kobiety powiedzieć, że jesteś blacharą, coś w tym stylu. To teraz ty, czy teraz ja? No ja szukam. Teraz ty. Tak, masz coś? Wszyscy się ze mnie śmieją z tych wąsów. Masz 10 odpowiedzi do relacji. Wrzuciłem jak Ewa ma wąsy i tak dalej. Ktoś napisał tak: biedna Ewa, niczego nieświadoma Ewa. Jest taka urocza z tymi wąsami, zrobiliście mi dzień, pozdrowienia dla was. Naprawdę nie wiedziałam, że to są... Wiesz co? Dziadzie tu jeden. Wrzuciłem Ewę z wąsami. Słuchajcie, my na Instagramie dodajemy dużo Instastory i są one codziennie, więc jeśli ktoś nas lubi oglądać na YouTubie, a na przykład jest jakiś przestój 1-2 dni, no to zawsze możecie wpaść na Instagramie i na Instagramie będziecie widzieć wszystko. O Boże. No. Masz wiadomość, ale jesteś p***nięty, szkoda w ogóle czasu takich patusów. Przez uzwykłe, patusów, przez uzwykłe i F, trzy kropeczki, nie, spacja, trzy kropeczki, spacja, żenada. No, widzicie? Tak jest ten patus.
To takie śmieszne nawet, wiesz? Znaczy mnie to bawi po prostu, że ludzie naprawdę oceniają. Ludzie, znaczy mają prawo oceniać, ale po prostu... Że jest obrażanie. Mnie obrażanie bawi. Ja to znaczy, traktuję... Znaczy, no jak ktoś pisze, że jesteś patusów przez... No... Znaczy, ja w ogóle to traktuję no, totalnie... To wiecie co, ja to traktuję w ten sposób, jakbym poszedł do cyrku. Cyrki, zwierzęta totalnie anty, ale po prostu tak jak kiedyś się oglądało zwierzęta w cyrku, to właśnie coś takiego mam na Instagramie czasami, że jak ktoś do mnie tak pisze, to tak uważam, że właśnie taki... Pisze do mnie, nawet nie chcę porównywać do szympansa, bo szympans myślę, że jest inteligentniejszy niż ta osoba, która pisze. No... Więc tak. Uwaga, mam dobre. Co? Uwielbiam was serio, dajecie tyle pozytywnej energii, mogłabym was oglądać non-stop. I do Ewki też się przekonałam. Chociaż jak będziesz kiedyś sam, to nie krępuj się, żeby napisać hehe. No. Dzięki. Nie będę się krępować. Ale w ogóle było kilka takich wiadomości, że jakieś dziewczyny chciały iść ze mną na randkę, że jak powiedziałem... Tak, wiecie jak... o tym, że jego bardziej podrywają niż mnie. Ja pamiętam, że jak było coś takiego, że powiedziałem w filmie, że dobra, nie chcesz mnie masować, to na pewno nie jedna się znajdzie. To pisały i były pisały w ogóle do mnie dziewczyny. I były pisały jeszcze komentarze pod filmami, że ty widzisz te komentarze. Dziewczyny, nieładnie tak robić. Pamiętajcie, nie zbudujecie szczęścia na cudy nieszczęścia. I dobrze, są takie, wiesz, żarciki. Żarciki, takie podśmiechujki. No. Chyba już więcej nic nie ma, bo my zazwyczaj to kasujemy na bieżąco, więc... Same dziewczyny generalnie ci komentują relacje, wiesz? Tak? No, same. Same dziewczyny? Same dziewczyny, nie masz tu prawie ani jednego faceta i wszystkie wysyłają ci serduszka, co to w ogóle? Nauczysz mnie się podciągać? To mój cel na 2020. Ha, pewnie, że tak. Adrian. Rozmowa z Adrianem. Sam napisałam do Adiego, czy mnie nauczy, bo Adi jest trenerem personalnym Jury, więc tak nauczy mnie lepiej niż ty. No dobra. Ja się chcę nauczyć podciągać. Zamieniam się. Naprawić. Już? No, no bo więcej za nie dużo ma, bo... tam dziewczyn pisze do ciebie, coś mi się to nie podoba. A widziałeś, żeby do mnie tylko chłopaków pisało? Bo ty jesteś... Ja mam w ogóle tylko od kobiet wiadomości. No co zrobisz, że masz takiego przystojnego faceta? A jeszcze jak mówisz, żebym chudł. Jak ja schudnę, to też w ogóle będzie nagonka. Może powinien zostać przy swojej wadze. Jura, co ty gadasz? Lecisz jakieś głupoty, naprawdę. Kocham cię. Odczytaliśmy specjalnie dla was. Ale ja tak. Uważam, że naprawdę mamy tych wiadomości takich, tego typu, jak przeczytaliśmy, naprawdę mało. Tak. I to jest super. Ja się na maksa jaram, że mam takich fajnych odbiorców i że stworzyliśmy jakąś taką swoją społeczność ludzi, którzy są... Tworzymy cały czas. Tworzymy, ale że wiesz, że ci wszyscy ludzie są naprawdę fajni, że mam takie poczucie, że ja mogłabym z wami wszystkimi pójść na piwko, winko, znaczy piwka to nie piję, ale wiecie, o co mi chodzi, na kawkę i po prostu pogadać. I to jest fajne, naprawdę. Okej, znajdą się zawsze jakieś negatywne komentarze albo jakieś durne teksty w stylu, że jestem pustą lalą i tak dalej, ale myślę, że mamy na tyle dużo dystansu do siebie i ja mam to gdzieś totalnie, po prostu ja to kasuję nawet. Nie chcę sobie zatrzymać głowy. Super, że jesteście z nami i że jednak więcej jest tych pozytywnych, fajnych wiadomości, gdzie po prostu dzielicie się z nami jakimiś fragmentami waszego życia też, albo opowiadacie nam o tym, co się wydarzyło, to jest bardzo fajne. Tak jest. Ewa, jak się rozgada, to po prostu przyjmuje mój kanał. Ona ma coś takiego, że po prostu jak zacznie gadać, to sami widzicie, u niej filmy trwają po 20 minut. Jak już zacznie, to już ciężko jest, żeby skończyła. Dzisiaj komentarzy nie będzie, ale słuchajcie, już mam wybranych kilka komentarzy, więc pojawią się w przyszłym filmie, czyli jutro. Jutro prawdopodobnie będzie bardzo fajny vlog, na który możecie czekać. Będzie super. Słuchajcie, podajcie na nasze Instagramy, piszcie komentarze, łapkujcie, komentujcie i jutro będą komentarze spod poprzedniego filmu. Postaram się zrobić ich więcej. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, łapka w górę. Jeśli się nie podobało, łapka w dół. A jeśli było średnio, to łapka w bok. Tak. Dzięki, dzięki, że jesteście z nami. Tak. Kochamy was, dziękujemy wam i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie, salut, ciao! Wpadajcie na nasze Instagramy. Co? Na Instagramy wpadajcie. No mówiłem już. Aha, to hej.